Elo, siemandero, załoga. Korzystając z okazji, że tak jak widzicie, namiot jest pusty, bo od czasu do czasu staram się, jeśli mam tę możliwość, powyciągać roślinki, jeśli nie mam jeszcze siatki rozłożonej, powyciągać wszystko, wyczyścić podstawki, wyczyścić cały namiot. Jeszcze dzisiaj akurat, zanim roślinki poszły spać, robiłem oprysk, także troszkę pokapało po podłodze. Musiałem to wszystko sobie powycierać i korzystając już z tej okazji, że tutaj jest miejsce, pokażę Wam drugą część prezentów, które dostałem od Spider Farmera oczywiście. I dobra, przejdźmy od razu do działania. Mam tutaj maty podgrzewające 10 na 20 cali, 20 watów pobierają, dwie takie sztuki. Ja Wam osobiście powiem, że maty podgrzewające, nieważne czy to firma Spider Farmer czy inna, ważne, że ogólnie mata podgrzewająca musi być, bardzo to pomaga w kiełkowaniu i w pierwszych dniach życia naszych roślinek. Także są takie dwie malutkie, ale co mnie zaskoczyło, zamówiłem jeszcze jedną taką bardzo dużą i to jest ta tutaj. To jest 48 na 20 cali, która już pobiera 105 watów. Ma ona również kontroler z diodą, z sondą czy sensorem, którą wsadzamy tam gdzie powinniśmy wsadzić i pozwoli nam to utrzymać taką temperaturę jaką chcemy. Plus fajne było tutaj opakowanie na tą matę filmowe, zajebiaszcze Wam powiem. Ogólnie bardzo duże wrażenie na mnie ta mata zrobiła, zawsze do tej pory takie malutkie, tak te, a tu kurczę. Przychodzi mata, otwieram, tak mówię, jeszcze kilka i będę miał podgrzewaną podłogę w living roomie, także naprawdę bardzo duża i ona przyda mi się, wiecie do czego? Do kiełkowania pomidorków, ogóreczków i słoneczników, jak się zacznie sezon działkowy, bo zawsze tego było od chuja, za przeproszeniem, i tutaj praktycznie może zmieszczę się ze wszystkim, może i nie, może jeszcze jedną sobie załatwię, żeby było. Także będzie ciekawie, jak mówię, fajne opakowanie, w którym chowamy. Jak na razie to wszystko sobie leży rozłożone, bo jak to przychodzi skręcone, to wiadomo, że to jest takie powyginane. I ostatnia rzecz, którą dostałem, jest to namiot, którego oczywiście nie będę na razie rozkładał. Ma on wielkość, właśnie tu jest pokazane wszystko, instrukcje oczywiście, wielkość jest 22 stopy na 2 stopy na chyba 5 stóp, czyli jest mniejszy ode mnie, a w centymetrach to jest 60 cm na 60 na 140 cm. Tak, idealny namiocik na jedną lampę Spider Farmer model SF1000. Podkładka i namiot jak namiot, tak jak kiedyś mówiłem, ja będę powoli wyrzucał wszystkie stare rzeczy i będę wymieniał je po prostu na nowsze modele, bo to wszystko się z czasem zużywa oczywiście, tak samo jak lampy się zużywają, tak samo sprzęty, namioty, ale jak na razie ten największy namiot, który mam z innej firmy, jego sobie zostawię, bo on jest naprawdę kozak i niech on sobie tutaj stoi, aczkolwiek też mają tutaj w Spider Farmera namioty 5x5, czyli jak będę chciał, poproszę, to mi prawdopodobnie wyślą. Dobra, to chyba wszystko. Pochwaliłem się, wyżaliłem się, zależy jak to, kto to odbiera. I zapraszam, no już kurczę, w marcu kolejna dawka prezentów, na pewno zobaczycie co tutaj dostaję. Ja to muszę teraz pochować, wsadzić roślinki z powrotem, plus muszę je podlać. Robiłem dzisiaj delikatnego fryzjera, jutro może Wam zrobię update jak to wszystko wygląda, a wygląda to bajecznie, bo rośnie wszystko jak szalone. I tak jak Wam mówiłem, że nie robiłem treningu LST, jednak trening się praktycznie zrobił sam, czyli taka jakaś nowa metoda, którą sobie tutaj stworzyłem. Ale to Wam pokażę przy okazji kolejnych filmików. Dobra, to wszystko, miłego tygodnia, zdrówka, trzymajcie się tam, pozdro, elo.